Życie płynie jak bajce, czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną, dzień jasny, chociaż grot ma marefy, fala popad zalewa, a załoga zawiszy. Czuję wtedy, że pływa białe szafy na masztach. Jest to widok mocarny, w sercu radość i siła, to zawisza nasz czarny. Więc popłyńmy raz jeszcze w tę noc siną bez końca, aby użyć swobody wiatru morza i proszę o zajęcie miejsc. W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów 50-lecia istnienia Szczepu imienia Zawiszy Czarnego przy gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 1 w Płocku proszę o zabranie głosu byłego zastępcę komendanta Szczepu, a obecnie naczelnego redaktora tygodnika Euroregio Recensis, przewodnika Bogusława Wieńkowskiego. Witam Państwa serdecznie na uroczystości 50-lecia. Witam wszystkich druhów, druhny, zuchów, instruktorów, tych, którzy przyjechali na uroczystość z drugiego końca Polski i nie tylko, również z zagranicy. Może brawami przywitamy.
Państwa, jechaliście niektórzy, wiem, że bardzo długo. Cieszymy się z Waszego przybycia. Witam również bardzo serdecznie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Szczególnie gorąco witam posła na Sejm, pana Waldemara Wiązowskiego. Co prawda nie zawisza, ale jest nas. Mówił mi przed przybyciem, że czuje się jak zawiszak burmistrz Kłodzka Bogusław Szpytma, którego również gorąco witam. Starosta Kłodzki, pan... Przepraszam. Krzysztof Baldy, jakkolwiek kłudowianin, mówi, że zawiszaków zawsze śledził, obserwował i zazdrościł tego półwiecza. Mylę się, panie starosto, witam gorąco. Pani dyrektor gimnazjum numer 1, pani Wanda Kręgielska, od zawsze sympatyzowała i sympatyzuje. Dzisiaj jest tego dowodem. Witam gorąco. Gospodarz tego obiektu, dyrektor Polskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, pan Andrzej Dąbrowski, który również jest obecny. Dziękuję. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich radnych powiatowych, radnych miejskich, którzy sympatyzują z zawiszakami. Wszystkich zaproszonych gości, niewymienionych tutaj gorąco, naprawdę witam. A tak najgorącej to witam sprawcę całego zamieszania, komendanta szczytu, pasmistrza Mariana Ptaka. Te oklaski mu się naprawdę należą, bo gdyby nie on, to nie my. Zawiszacy, oddaję głos. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość po harcersku. Naszą piosenką na powitanie wszyscy razem. Na powitanie wszyscy razem. Czuj, czuwaj. Całego serca pełnym razem. Witamy was. Na powitanie wszyscy razem. Wikula. Z całego serca pełnym razem. Witamy was. Na powitanie wszyscy razem. Witaj. Z całego serca pełnym razem. Witamy was. Druhny i druhowie, panie i panowie, szanowni, dostojni przedstawiciele władz ziemi kłodzkiej, a zwłaszcza droga młodzieży. Trudno mi przemawiać do tak wspaniałego grona, ponieważ w życiu ominęła mnie przygoda harcerska. Tak się to życie moje ułożyło, ale z wielką radością i z wielką satysfakcją zawsze jestem tam, gdzie są młodzi nasi przyjaciele, gdzie młodość spotyka się z tymi, co już będą odchodzić do lamusa i ze świadomością, że ci młodzi będą Polskę czynić lepszą, niż nam się to udało. Chcę jeszcze tylko dodać, że kilka dni temu, przebywając na uroczystościach wszystkich świętych w Zakopanem, odwiedzam każdego roku grup twórców harcerstwa polskiego, pana Andrzeja i Olgi Małkowskich. W tym roku, ponieważ miałem to szczęście, dzięki panu redaktorowi, waszemu, jednemu z przewodników harcerskich, być na tej uroczystości, szczególnie polecałem pamięci wszystkich harcerzy poprzez pryzmat